Cześć, tu Ernest. W tym filmiku powiem wam, czego możemy się spodziewać od mrocznego sześcianu. Od kilku dni na kostce pojawiają się coraz to nowsze pęknięcia, które z czasem się powiększają. Co to może oznaczać? Na ten moment potężny, złowrogi fioletowy kloc stale wysyła w niebo wiązkę światła, która zakończona jest tajemniczym portalem. Ponadto, raz na jakiś czas naładowana kostka w furii tworzy nowe portale, które zsyłają na mapę wcześniej wyprodukowane fragmenty sześcianu, z których to wyłaniają się różnego rodzaju mroczne potwory i to jest prawdopodobnie powodem, dlaczego kostka zaczyna pękać. Jeśli teraz się na nią spojrzymy, to ma on na sobie wyraźne gałęzie pęknięć. Kostka, zanim zaczęła siać ten chaos na mapie, najpierw się ładowała, aż nie zaczęła pulsować. Teraz wykorzystuje tą uzbieraną moc na tworzenie portali z mrocznego świata. Co ciekawe, jeśli w tej powtórki zajrzymy zobaczyć, co znajduje się w kostce, to naszym oczom ukażą się dwie dodatkowe warstwy kostki. Wygląda na to, że nie są w poprawny sposób otekturowane, ale może kostka przez następne kilka dni będzie pękać do momentu, aż się nie rozpadnie, ujawniając kolejną warstwę. I tak do końca wydarzenia Koszmarów Czar, czyli jak nam zdradzają wyzwania z tego wydarzenia, przez następne 5 dni. Halloween wypada w środę, czyli to już za 2 dni. Koniec Halloween, tego mrocznego zwyczaju, według mnie będzie także początkiem końca dla kostki, która w końcu się kompletnie wyładuje i albo się skruszy, albo wróci tam, skąd przyszła. Chyba już jest pora na coś weselszego w świecie Fortnite. Przez ostatnie miesiące patrzyliśmy, jak kostka człapie się po mapie, aby później oglądać, jak sobie lata, co nie ukrywajmy, było trochę nudne. Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym jeszcze raz wspomnieć, że jeśli chcielibyście mnie wesprzeć wydając fałdolce, to byłbym bardzo wdzięczny, jeśli w zakładce wesprzeć twórcę sklepu Fortnite użylibyście mojej nazwy w grze Ernest. Dzięki. Teraz nadchodzą święta Bożego Narodzenia, przerwa świąteczna i miły klimat, czyli kontrast do dotychczasowych motywów Fortnite. Nie mam żadnych konkretów, ale wydaje mi się, że kostkę zastąpi coś nowego, ale tym razem już nie mrocznego. Prawdopodobnie nic ciekawego nie stanie się przed aktualizacją, może poza pojawieniem się nowych pęknięć, ale jeden z użytkowników Twittera podzielił się swoim spostrzeżeniem co do mapy Fortnite na wydarzeniu Fall Skirmish. Fortnite zeszłego wieczoru streamowało finał oficjalnego turnieju Fall Skirmish. I co ciekawe, na minimapie w prawym górnym rogu skażone tereny wyglądają inaczej niż w aktualnej wersji gry. Sama mapa jednak jest taka sama. Na radarze w turniejowej wersji gry skażone tereny wydają się być wyładowane i wypalone, zaś teraz są one o wiele ciemniejsze i świecące. Może to być po prostu alternatywna, turniejowa wersja tej mapy, albo małe niedopatrzenie ze strony Epic, patrząc na to, że poza tym ta wersja gry się niczym nie różni. I to tyle. Napiszcie w komentarzach, co waszym zdaniem pojawi się w świecie Fortnite. A z chęcią przyjmę wam serduszko. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.